Siask Legion Asai. Poznajmy najświeższe informacje z Legii Warszawa. Pankow wypadł z gry, 4 zawodników jest zagrożonych na mecz z Pogonią. Jeśli jesteś prawdziwym fanatykiem Legii Warszawa, zasubskrybuj kanał już teraz, bo codziennie mamy tu newsy o wojsku. Legioniści wciąż mają problemy kartkowe przed domowym meczem z Pogonią Szczecin, 2 marca, godzina. Godzina 20 w 23. Collegi Extraklasy. O ile sztab szkoleniowy wojskowych może już skorzystać z Houseway, który odcierpiał karę za nadmiar żółtych kartek, to w sobotę z tego samego powodu nie zagra pauzujący Radovan Pankow. W meczu z Uportowcami będą musieli uważać Paweł Wszołek, Marko Bercz, Tomasz Pekhart, po 3 napomnienia, i Artur Jędrzejczyk, który ma 7 żółtych kartek. Następna, 4 lub 8, będzie oznaczała pauzę w wyjazdowym spotkaniu z Widzewem Łódź, 10 marca, godzina 17:30. Bilans żółtych kartek piłkarzy Legii w rozgrywkach Ekstraklasy, sezon 2023-2024 emotikon smutek. 8 Houseway Pozawal. 7 Artur Jędrzejczyk. 5 Steve Kapwari, Jürgen Sohaka. 4 Juri Ribeiro, Jürgen Elitim, Blaz Kramer, Pau Cuvalli, Radovan Pankow, Pau Cuje. 3 Tomasz Pekar, Paweł Wstolek, Marko Burcz. 1 Maciej Hozolek, Hafał Augustyniak, Gilles Gies, Mark Igwał, Patrick Kuhn. Ale co słychać, kibice Legii? Czy drużynie mogło w tym meczu zabraknąć Pankowa? Zostaw swoją opinię w komentarzach.